tej aktywności obywatelskiej, ambasadorami partycypacji społecznej. I stąd warto, podsumowując panel obywatelski, podkreślić, że zdał on egzamin w Lublinie, również w wymiarze tych rekomendacji, które zechcemy Państwu przedstawić. Czy w tym kontekście możemy powiedzieć o sukcesie? Tak. Biorąc pod uwagę przekrój osób, zarówno co do struktury demograficznej, jak i według innych kryteriów dobieranych, biorąc pod uwagę profesjonalne prowadzenie przez pracownię badań stocznia, przez naszych ekspertów, doszliśmy dzisiaj do wniosku, że ta formuła była takim strzałem w dziesiątkę i będziemy ją kontynuować. O tych rekomendacjach pan dyrektor Piotr Choroś, bardzo proszę. Dziękuję, panie prezydencie. Witam państwa. Paneliści przez 6 kolejnych sobów spotykali się z ekspertami, szukając odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby oddychać czystym powietrzem. W trakcie tych 6 sobów wypracowano, przedstawiono panelistom ponad 200 rekomendacji, blisko 250. Także praca tych osób była dość intensywna, aby te 250 rekomendacji przegłosować, przedyskutować i w efekcie zaproponować urzędowi i prezydentowi te, które w opinii panelistów powinny być uwzględnione. W efekcie przypomnę tylko, że zasadą było, że przechodzą rekomendacje, które dostaną poparcie 80% osób biorących udział w panelu obywatelskim w głosowaniu. W efekcie głosowania, które było w sobotę, przeszło 55 rekomendacji. Jednocześnie sobotę miesiąc temu, dokładnie 19 czerwca, maja, dokładnie 19 maja mieliśmy ostatni dzień, a właściwie przedostatni dzień panelu. W tą sobotę po głosowaniu umówiliśmy się z osobami biorącymi udział w panelu, że dajemy sobie miesiąc czasu na przygotowanie odpowiedzi na te rekomendacje i przez ten miesiąc czasu nie wypuszczamy ich publicznie. Paneliści dostają od Urzędu Miasta odpowiedź, w jaki sposób ich rekomendacje będą realizowane, jakie w ogóle są szanse też takie w perspektywie czasowej na ich realizację i też w perspektywie finansowej. W poniedziałek mieliśmy umówione spotkanie z panelistami, trzeba podkreślić tutaj dużą frekwencję osób, które uczestniczyły w tym panelu, bo większość osób przyszła w poniedziałek na spotkanie z prezydentem i przedstawiliśmy także to, co w tej chwili wyświetlę. Przedstawiliśmy odpowiedzi na rekomendacje. Ta prezentacja nie została wydrukowana, ona będzie dostępna na stronie internetowej i zostanie przesłana Państwu drogą mailową, to uprzedzając pytania. Pierwsza rzecz, taka merytoryczna. Rekomendacje zostały, te 55 rekomendacji zostały podzielone na grupy tematyczne, bo one w większości odnoszą się po prostu do konkretnych zagadnień z zakresu jakości powietrza w naszym mieście. I do każdej z tych rekomendacji przygotowaliśmy odpowiedź skrótową, w jaki sposób będziemy je realizowali. Pierwsza grupa tematyczna rekomendacji to są sprawy związane z wymianą pieców, czyli kwestią tak zwanego PONE w skrócie, czyli programu wymiany, dyskutowano już na tej sali. W tej chwili trwa ciągły nabór w tym roku wniosków w tym programie dla mieszkańców. Rekomendacja panelu jest taka, aby dofinansowywać wymianę pieców, także zastanowić się nad kryteriami. Tak mówiąc w skrócie, wyświetlając te 3 rekomendacje. Więc decyzja, odpowiedź na te 3 rekomendacje jest taka, że kwota na wymianę pieców wzrośnie do 1 000 000 złotych i to jest kwota, która pozwoliłaby nam zrealizować te wnioski, które wpłynęły w tym roku.
jednocześnie, aby zastanowić się nad dodatkowymi kryteriami, także tymi związanymi, wskazanymi przez panel obywatelski, dotyczącymi na przykład kwestii statusu materialnego osób składających wnioski. Zostanie przeprowadzona inwentaryzacja tych pieców, które są w mieście. I po tej inwentaryzacji będzie zmiana w programie dotyczącym wymiany pieców, jakie dokładnie kryteria, jak one będą wyglądały. Z uwagi na to, że panel sam nie wskazał nam szczegółów tych kryteriów, to zostanie wypracowane do programu na rok następny. Jeśli chodzi o uchwałę antysmogową, to też był cały wątek podniesiony w panelu. Z uwagi na to, że sama uchwała antysmogowa nie mieści się w kompetencjach miasta Lublin, Rada Gminy nie może przyjąć takiej uchwały, może to zrobić sejmik. Generalnie w rekomendacjach panelu chodzi o to, aby taka uchwała dla miasta Lublin została przez sejmik przyjęta oraz wskazano szczegóły, które ta uchwała powinna zawierać. Nasza odpowiedź jest taka, że po pierwsze, w trakcie trwających konsultacji, które prowadził Urząd Marszałkowski, prezydent już zgłosił wcześniej informację do marszałka, że jak najbardziej jesteśmy za tym, niezależnie od opinii innych gmin, za tym, aby taka uchwała dla naszego miasta była przyjęta, co też paneliści oczywiście widzieli, a jeśli będzie Urząd Marszałkowski pracował nad tą uchwałą dla Lublina, te kwestie wskazane przez panelistów jako kwestie kluczowe tej uchwały zostaną przez nas zgłoszone do treści tej uchwały. Tam związana z tą uchwałą antysmogową była też jedna rekomendacja skierowana do Rady Miast, do spraw Straży Miejskiej, ale to są kwestie, które niestety nie reguluje się już na poziomie samorządowym, kwestie zmian w ustawie o tym, co może, a czego nie może Straż Miejska. Ale przekazaliśmy informację panelistom, że na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu zgłoszę taką rekomendację podjęcia prac nad zmianą ustawy o Straży Miejskiej właśnie w kontekście takiego uprawnienia czy tego typu kompetencji, które chcielibyśmy Straży Miejskiej przypisać. Strona samorządowa sądzę, że bez większego problemu to zaakceptuje, ale to od strony rządowej będzie zależało, czy ta nowelizacja będzie miała miejsce, czy też nie. W przyszłym tygodniu jest Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Postaram się zgłosić to do prac legislacyjnych. Znaczy nie postaram się, tylko zgłoszę do prac legislacyjnych, zobaczymy, jakie będzie stanowisko strony rządowej. Następna grupa rekomendacji to były rekomendacje dotyczące termomodernizacji budynków. Tu w odpowiedzi na te rekomendacje przedstawiliśmy panelistom ten zakres prac, który został wykonany już w tej chwili w przeciągu ostatnich 10 lat i przedstawiliśmy te projekty, które w tej chwili albo są w realizacji, albo staramy się o dofinansowanie ich. No i te rekomendacje traktujemy jako rekomendacje wspierające te działania, które do tej pory w urzędzie były prowadzone, no w dużej części doceniające te działania. Jeśli chodzi o sieć ciepłowniczą, ze strony LPC-u będą podjęte działania związane z oznaczeniem budynków przyłączonych do sieci miejskiej zgodnie z certyfikatem No Smog i takie tabliczki informacyjne, na czym zależało panelistom i podkreślili to w rekomendacji, zostaną w pierwszej kolejności powieszone na wszystkich budynkach publicznych, które są przyłączone do sieci i spełniają standardy No Smog i sukcesywnie także budynki, które nie należą do miasta Lublin, będą oznaczane przez LPC tymi oznaczeniami. Jeśli chodzi o planowanie przestrzenne, duża część tych rekomendacji, ich jest dokładnie 6, dotyczyła jakości prac w procesie przyjmowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i tak naprawdę odnosiła się do prac, które są w rzeczywistości prowadzone przez Wydział Planowania. Dlatego w poniedziałek pracownicy Wydziału Planowania i dyrektor Wydziału Planowania przedstawili
czy też uzupełnili swoje wystąpienie z panelu o informacje, w jaki sposób te rekomendacje szczegółowe będą wdrażane w procesie planning station. Tam jest na przykład jedna z rekomendacji dotyczy objęcia całego miasta, zwłaszcza czy centrum miasta, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Tak, taka jest intencja ze strony miasta i Wydziału Planowania i przedstawiono harmonogram planistyczny. Dużą dyskusję na panelu obywatelskim wywołała sprawa górek czechowskich i no, za pośrednictwem tego, że takie strony na panel się zgłosiły, było szereg rekomendacji. Jeśli chodzi o taką rekomendację, jak ta pierwsza, którą wyświetlam, czyli pełna ochrona przed zabudową kulturową całego obszaru górek czechowskich, jak było naturalnych płuc i filtra antysmogowego dzielnicy Czechów Południowych oraz innych części miasta, bo tak ona brzmiała. Paneliści w trakcie panelu dostali informację, że co do zasady pełna ochrona przed zabudową tego obszaru w tej chwili już jest niemożliwa, bo część tego obszaru jest zabudowana, tam stoją domy i no, nie można renaturalizować tego terenu. Jednocześnie część ten obszar jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które częściowo przewiduje zabudowę kubaturową, a w ramach panelu obywatelskiego nie jesteśmy w stanie tego faktu cofnąć, ale jednocześnie uczestnicy panelu zostali poinformowani, w jaki sposób chcemy zachować tą część górek czechowskich jako przestrzeń aktywną i przestrzeń czynną biologicznie. Jednocześnie ta rekomendacja w naszej ocenie stoi przynajmniej w części w sprzeczności z kolejną rekomendacją dotyczącą tego terenu, czyli utworzenia na górkach czechowskich ścieżek przyrodniczych, historycznych, Centrum Edukacji Ekologicznej. W poniedziałek z panelistami ta kwestia została dość szczegółowo przedyskutowana i mnie kryje, że właściwie większość poniedziałkowego spotkania poświęciliśmy dyskusji na temat wykonania rekomendacji, czy to też tej trzeciej dotyczącej studium, czy to też tych dwóch dotyczących górek. W ramach tego spotkania oczywiście już nie odbywało się głosowanie żadne, ale mam poczucie takie, że paneliści dostali jasną odpowiedź, w jakiej formie zostanie ta rekomendacja zrealizowana i też sami się powoływali na wiadomości, które w trakcie panelu eksperci wewnętrzni i strony przekazywały panelistom. Jeśli chodzi o rekomendacje związane z komunikacją zbiorową, mamy cały szereg rekomendacji. Jedna z rekomendacji, która została wypracowana w trakcie panelu, dotycząca cen biletów okresowych, została też w poniedziałek bardzo szczegółowo omówiona. Ja zwracam uwagę na te rekomendacje, które szczerze mówiąc sprawiły dane urzędowi największy problem i też w poniedziałek były poddane największej dyskusji z panelistami. Zresztą Państwo to zauważą. Zostało przedstawione badania panelistom, że tak naprawdę obniżenie cen biletów okresowych nie ma tak prostego przełożenia na ilość osób korzystających z komunikacji miejskiej, gdyż tak do końca nie jest to pierwszy warunek, który wpływa na to, ile osób korzysta z komunikacji miejskiej. To po pierwsze. Druga rzecz, jaka została przekazana panelistom, to, że analizy pokazują, że wprowadzenie na przykład darmowej komunikacji miejskiej bądź też radykalne obniżenie cen biletów ściąga nam z ulic, tak mówiąc wprost, osoby, które przemieszczają się pieszo albo rowerem na krótkich odcinkach. I czy te osoby zaczynają korzystać z autobusów miejskich, co też do końca nie spełnia tego celu, na którym nam zależałoby, bo panelistom zależy na tym, aby było po prostu mniej samochodów poruszających się po mieście.
Jako pewną alternatywę przedstawiono pracę, które prowadzi Zarząd Transportu, alternatywę dla tej rekomendacji, przedstawiono pracę, jakie prowadzi Zarząd Transportu Miejskiego w sprawie nowego systemu naliczania opłat za korzystanie z komunikacji zbiorowej i te szczegóły zostaną przedstawione już na osobnej konferencji Zarządu Transportu. Jeśli chodzi o drogi transport, paneliści poruszyli kwestię oczywiście dostępności infrastruktury rowerowej, kwestię budowy dróg w takim standardzie, który umożliwia puszczanie komunikacji miejskiej, uruchamiania węzłów przesiadkowych oraz tak zwanych stref park and ride i bike and ride. Przedstawiliśmy plany inwestycyjne miasta z tym związane, co w naszym odczuciu usatysfakcjonowało panelistów, ale jednocześnie jest to dla nas jasna wskazówka na temat tego, w którą stronę po prostu powinny iść inwestycje w tym zakresie i co powinny uwzględniać. Z takich kwestii dla mnie jest z uwagi na to, że referat powinności aktywnej jest też w moim biurze, kwestie dotyczące komunikacji rowerowej. Zapowiedzieliśmy panelistom, że przeprowadzimy diagnozę miejsc braku ścieżek rowerowych, szczególnie w kwestiach bezpieczeństwa wokół szkół, to też w powiązaniu z naszą akcją rowerowej wiosny, którą prowadzimy z lubelskimi szkołami. Zieleń miejska to jest kolejna grupa rekomendacji, która się pojawiła na panelu obywatelskim. Jest ich rzeczywiście bardzo dużo. Głównym biurem odpowiedzialnym za realizację tych rekomendacji jest Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, pani dyrektor Pawlikowska i na poniedziałkowym spotkaniu pani dyrektor przedstawiła sposób realizacji rekomendacji. Z takich kluczowych rzeczy dla panelistów. Wprowadzimy zmiany w mechanizmie zielonego budżetu, który był omawiany na panelu obywatelskim. Paneliści zwrócili nam uwagę na to, że duża część projektów, które są zgłaszane, nie przekładają się na taką szybką realizację miejsc zielonych. Część projektów to są projekty związane z dokumentacją, z przygotowaniem dokumentacji, z projektowaniem skwerów, placów. W następnej edycji zielonego budżetu wprowadzimy priorytety związane z projektami na fizyczną realizację przestrzeni zielonych w mieście oraz wprowadzimy możliwość realizacji projektów dwuletnich, w cyklu dwuletnim, gdyż nie ma co ukrywać, że część z tych projektów na realizację też odpadała z przyczyn formalnych, po prostu nie było możliwości zrealizowania ich w cyklu jednorocznym, co usatysfakcjonowało panelistów. Zostaną przygotowane też materiały informacyjne dotyczące tego i standardy dotyczące zieleni w mieście, szczególnie nowej zieleni powstającej, także materiały informacyjne dla deweloperów, inwestorów w mieście i w jaki sposób chcielibyśmy, aby ta zieleń w mieście była kształtowana. I ostatnia grupa rekomendacji, która uzyskała ten procent ponad 80, to są rekomendacje dotyczące kampanii edukacyjnych, gdyż to jasno zostało zauważone, że po prostu trzeba zmieniać nasze zachowania mieszkańców. Sprawa ta została podzielona pomiędzy komórki organizacyjne i rzeczywiście w następnym roku będzie przeprowadzona szersza kampania informacyjna łącznie z LPC-em i też taka edukacyjna skierowana do szkół dotycząca jakości powietrza i działań, które po prostu każda fizyczna osoba mieszkająca w Lublinie może podjąć, aby dbać o powietrze. A i jeszcze jedna grupa. To jest informowanie o stanie powietrza w Lublinie. Generalnie te cztery rekomendacje z tych najistotniejszych być może rzeczy i najbardziej takich rzeczy, które Państwo zauważą, mieszkańcy zauważą, to rzeczywiście pojawią się na miejskich wyświetlaczach informacje o stanie jakości powietrza.
mówię o miejskich wyświetlaczach, to są na przykład te wyświetlacze na przystankach, w autobusach, gdzie mamy miejsce, aby na przykład na przystankach na dole puścić informacje o stanie jakości powietrza. To nie jest jakaś wielka nowość, już na przykład Gdańsk w ramach swojego panelu jakości powietrza też taką rekomendację zrealizował. Paneliści chcieli też, żeby w budynkach oświatowych taka informacja była wyświetlana, w tych budynkach, które mają tablice informacyjne, także te informacje w porozumieniu ze szkołami będą wyświetlane i na bieżąco aktualizowane. Jeśli chodzi o pierwszą rekomendację, zakaz zajęć na zewnątrz dla dzieci i młodzieży w dni o podwyższonym zanieczyszczeniu, nie mamy takiej możliwości, aby bezpośrednio zakazać dyrektorom szkół, znaczy tak, aż tak mocno ingerować w proces edukacyjny, który jest w szkołach, ale ten system informacji, on będzie informacją na bieżąco dnia dzisiejszego, będzie dawał informacje i nauczycielom, i dyrektorom szkół o tym, jak jest stan jakości powietrza w Lublinie. No i oni już będą podejmowali decyzję o tym, jak będzie wyglądała, będą wyglądały zajęcia, czy to są zajęcia na dworze, czy prowadzone w budynku. I to są te najistotniejsze informacje z panelu obywatelskiego. Prosimy, jeśli są pytania, to... Ile kosztowało przeprowadzenie panelu obywatelskiego? Dokładnie co do złotówki nie powiem, bo jeszcze nie mamy zakończonego procesu i sprawozdania z realizacji. W budżecie zarezerwowaliśmy 200 tysięcy złotych. Kwota, o którą wystąpiły organizacje pozarządowe, była ciut niższa. Ile dokładnie to będzie wynosiło, poznamy dopiero po złożeniu sprawozdania i jego rozliczeniu. Pan Szybki, Włodzisław, teraz znowu dwa pytania. Pierwsze do pana, czy do pana dyrektora, w jakim terminie zostały złożone rekomendacje do Urzędu Miasta Lublina? W jakim terminie rekomendacje do nas wpłyną zgodnie z procedurą, tak formalnie na papierze, że odbierzemy, zgodnie z procedurą, jak będziemy mieli sprawozdanie z realizacji zadania. Może źle pytanie sformułowałem. Opiera się pan o wynikach głosowania 80%. Moje pytanie dotyczy terminów, w jakim wpłynęły te rekomendacje. W tej chwili mamy do nich wgląd. Na tej podstawie je opracowaliśmy wspólnie z Lubelską Grupą Badawczą. A jeśli pan pyta, kiedy formalnie zostaną złożone dokumenty... Kiedy wpłynęły jako informacja do Urzędu Miasta Lublina? Oficjalnie tak, żeby mieć wpływówkę, jeszcze nie wpłynęły. Wpłyną zgodnie z procedurą. Kiedy przekazała Lubelska Grupa Badawcza? Może tak powiem. Pan dokładnymi danymi, więc tak. One zostały musiały powstać w oparciu o konkretne materiały. Tak, więc moje pytanie. Uczestniczymy jako urzędnicy w panelu i znamy te rekomendacje. Czyli rozumiem, że nie zostały złożone oficjalnie jeszcze formalnie? Nie, bo one wpłyną zgodnie z procedurą w momencie, kiedy wpłynie sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. W takim razie mam prośbę do pana prezydenta. Panel zakończył się w dniu 19 maja. 30 maja pana zastępca, wiceprezydent Szymczyk, na sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, na pytanie zadane o rekomendacje, stwierdził publicznie, wywołał trzykrotnie, że taki dokument jest w Urzędzie Miasta Lublin, jest w ratuszu. 4 czerwca osobiście wystąpiłem w trybie dostępu do informacji publicznej o udostępnienie takiego wykazu rekomendacji. 18 czerwca o godzinie 17.30 otrzymałem informację, że Urząd Miasta nie dysponuje takimi informacjami. Pan dyrektor prezentuje dane w oparciu o te informacje. W poniedziałek, również 18, pan spotkał się z panelistami i rozmawiał pan z panelistami w kwestii rekomendacji, przyjęcia rekomendacji, tudzież jakichś przeciwwskazań. Tu prosi pana dyrektora o wskazanie dokumentu, który miałby być przedstawione przez Wydział Planowania zastrzeżenia co do możliwości realizacji jednego z głównych postulatów. W związku z tym chciałbym zrozumieć mechanizm. To ja bardzo chętnie wytłumaczę. Nie ma. Ja bardzo chętnie tłumaczę.
Występuje Pan z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w którym pytamy o oficjalne dokumenty urzędowe. Czy Pan powiedział, że to tak, ale Pan wytłumaczył, ja Panu nie przerywałem, także myślę, że to jest do wytłumaczenia. Jeśli Pan chce dostać oficjalne dokumenty urzędowe w trybie dostępu do informacji publicznej, no to w momencie, w którym one stają się oficjalnymi dokumentami urzędowymi, my Panu jesteśmy jako urząd zgodnie z prawem w stanie je udostępnić. Pewnie, jeśli by Pan wystąpił z tym wnioskiem o dostęp do informacji publicznej do organizacji, która jest właścicielem procesu, to pewnie Pan dostałby od tej organizacji te dokumenty. To już mówiąc tak wprost, żeby nie posługiwać się językiem prawniczym. Także jeśli Pan powołuje się na odpowiedź, którą Pan dostał, której ja nie znam, bo ani ja jej nie przygotowywałem, ani nie opiniowałem, to tak, ona jest jak najbardziej prawdziwa. I jeśli chodzi o oficjalne dokumenty urzędowe, które przekazujemy w trybie dostępu do informacji publicznej, no one są przekazywane w momencie, w którym urząd ma wpłynęło i będzie to w momencie złożenia sprawozdania przez organizację. Oczywiście nie wyklucza to tego, że nie wiem, przedstawiamy rekomendacje, bo siedzieliśmy na spotkaniach, słuchaliśmy, przygotowywaliśmy materiały na te spotkania, tylko że czym innym jest, nie wiem, oficjalna ścieżka związana z dostępem do informacji publicznej, a czym innym, nie wiem, rozmowa na temat tego, co się dzieje. Ja wiem, że to może brzmieć kuriozalnie, ale niestety. Czy tak to wygląda? Pan nie zna odpowiedzi wysłanej przez sekretarza miasta. Panie prezydencie, akceptuje takie wyjaśnienia, powiem dlaczego. Bo wtedy, kiedy pan wiceprezydent, pana zastępca publicznie potwierdzał, że takie dokumenty są w Urzędzie Miasta Lublin, rozpoczął kampanię potencjalny deweloper, taką mocną kampanię reklamową. I to nasuwa się taka wątpliwość, przecież hipoteza, że mieszkańcy nie mogli otrzymać informacji stosownej w tym dostępu do informacji publicznej, a wyciekła ona spowodowała, czy też mogła spowodować pewne elementy. To jest to po pierwsze pytanie, drugie pytanie również z panem wiceprezydentem Arturem Szymczykiem, z panem zastępcą, spotkał się jeden z mieszkańców Lublina z propozycją, ofertą, inicjatywą szybkiego zlikwidowania niskiej emisji, zastąpienia tego, co jest, czy też alternatyw tu wymienionych przez emisję zerową miejscową, dlatego że energia elektryczna jest zazwyczaj wytwarzana z dala od naszej aglomeracji. I został wysłuchany i odesłany gdzieś na zewnątrz. Pan był informowany o takiej inicjatywie, ona miała związek z panelem obywatelskim, to znaczy pod wpływem działań panelu obywatelskiego ta osoba przyszła do spotkała się z panem. Ze mną się nikt nie spotkał i o tej inicjatywie nie wiem, nie potrafię jej ocenić. W ogóle również nie powiem się co do realizowalności tej inicjatywy. Ta pierwsza kwestia pan Piotr Koroś wytłumaczył. Od strony formalno-prawnej stanowisko urzędu było tutaj słuszne. Jeśli łączy pan to z jakąś kampanią inwestora, to jest pana zdanie, my w ogóle tej kampanii w tym czasie nie widzieliśmy, czy też nie łączymy ją z dyskusją, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Ja rozumiem, że można żyć jednym tematem dłuższy okres czasu, ale w panelu tych tematów poza górkami było dużo więcej. W związku z powyższym, o ile uczestniczył pan, przynajmniej w części panelu był pan obecny, to pan zresztą im widział tę tematykę, a po drugie ja mam też okazję przedstawić swoje stanowisko panelistom. Nie łączę rekomendacji panelu obywatelskiego z jakąkolwiek, jak pan to nazywa, kampanią, która miała miejsce, czy ma miejsce w odniesieniu do Górek Czechowskich. Jeśli mogę uzupełnić odpowiedź pana prezydenta, tak w tej chwili myślę, że jeśli rzeczywiście wyłączyć jakąś kampanię czy działania właściciela tego terenu, to nie, ja na jego miejscu chyba bym się zgłosił na ten panel i przedstawił swoje racje, a z tego co wiem, no tego
ani się nie zgłaszał, ani do nas nie występował z pytaniami w sprawie panelu, ani no nie występował na panelu. Myślę, że jeśli on w ogóle był zainteresowany tym procesem, to w jakiś sposób można by to łączyć. A czegoś takiego nie zaobserwowaliśmy, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, też w poniedziałek uczestnicy panelu, dyskutując nad rekomendacjami po raz ostatni, podkreślali, że akurat ta kwestia, którą pan podnosi, chociażby przez przedstawiciela Polskiego Alarmu Smogowego, była trochę inaczej przedstawiana niż przez pana. Do pierwszej uwagi. Taką mieliśmy umowę z panelistami na ostatnim spotkaniu, że zanim publikujemy suche rekomendacje, otwierając dyskusję na temat tego, co wyświetlamy, bez żadnej odpowiedzi ze strony miasta, dajemy miesiąc na opracowanie odpowiedzi. Odpowiedź na drugie pytanie to jest tylko krótka prezentacja na potrzeby konferencji prasowej. Kwestie te były bardzo szczegółowo omawiane. Jeśli akurat rozmawiamy o komunikacji zbiorowej, no to miał długie wystąpienie i długą dyskusję na ten temat dyrektor Malec z panelistami w poniedziałek. Także i też jak najbardziej. To nie jest tak, że panel się skończył, przygotowaliśmy prezentację, o i koniec, wszyscy są szczęśliwi i powiedzieliśmy, a super, to my już to robimy, zapomnijmy. Nie, nie, w żadnym wypadku, bo szczegółowa operacjonalizacja tych rekomendacji będzie uwzględniona w realizowanych projektach przez miasto. Akurat mamy komunikację zbiorową, mówię projekty, bo to większość się wiąże z środkami unijnymi, przebudowami węzłów, budową park and ride itd., itd. I to wszystko było i przez Wydział Projektów Europejskich, i przez ZPDM przedstawiane szczegółowo w poniedziałek na spotkaniu z panelistami. Znaczy nie, to nie ginie. Co do tego powinieneś o tym serczu napisać na stronie internetowej, bo gdzie dyskusję sprawdzałem, czy są wyniki. Paneliści to jest właśnie te mieszkańcy. I jako moim zdaniem tutaj w przypadku panelu największa jakby sytuacja, która może podważyć jakąkolwiek przejrzystość procesu, rzuca na niego się. I moim zdaniem tu jest pewne patrzenie, bo powinien być absolutnie przejrzysty. To jest powiedzieć, że coś jeszcze nie, bo obrabiamy i próbujemy ją operacyjnie analizować w cele. Tutaj do pana prezydenta Pekia się bardzo poprosić, bo to naprawdę łatwo można utracić. Myśmy tu rzucili trzy takie hasła, a to są poważne rzeczy, które wchodzą w kompetencje zarządu długi mostu, który nie lubi, jak się wchodzi w kompetencje i od lat blokują. Węzły przesiadkowe i inne rzeczy. Uważam się tutaj, że chcę powiedzieć, że poziom zaufania do pewnych rekomendacji tylko tych jest niewysoki. Mówimy tutaj o zarządzie transportu miejskiego, nie zarządzie dużych mostów. Węzły wchodzą w kwestię. No to już bardziej. Tutaj dla przykładu, bo uczestniczyłem w poniedziałek w tej dyskusji, obniżenie cen biletów okresowych. Pan dyrektor Malec w sposób wyczerpujący uzasadnił brak związku ceny biletów okresowych z poprawą jakości
powietrza i ta dyskusja została zakończona. Znaczy, nikt nie kwestionował wypowiedzi pana dyrektora, zaakceptowano jego wyjaśnienia. Zresztą już państwo zresztą też wiecie, że rozszerzamy zakres uprawnionych do darmowej komunikacji. Mówimy tutaj o seniorach, mamy dzieci do lat 16, czyli inaczej mówiąc, tak czy inaczej jesteśmy zainteresowani, żeby zwiększać tę grupę, która w jakiejś mierze będzie preferowała komunikację zbiorową, bo jeśli ona będzie darmowa, to będą jeździć autobusami. Tu jest na przykład sporo takich problemów, które zapewne przed nami staną. Realizujemy postulat dotyczący tworzenia park and drive. Teraz pytanie jest o mentalność mieszkańców, właśnie o tą akcję informacyjno-edukacyjną, żeby z tego chciano korzystać. Bo może być sytuacja też taka, na to mamy środki europejskie i jest to w strategii naszej rozwoju transportu publicznego, więc to oczywiście realizujemy, ale może być taka sytuacja, że mieszkańcy okolicznych gmin niekoniecznie będą chcieli dojeżdżać do tego obszaru, który będzie też związany z końcowymi przystankami trolejbusów czy autobusów i przesiada się w komunikację zbiorową. Musimy mieć dwa etapy. Infrastruktura to jest jedna, a drugi to jest ta edukacja i polityka informacyjna, zachęcanie również tą polityką ograniczającą możliwość parkowania wśród mieści i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy system naczyń połączonych, o czym wszyscy tu wiemy i będziemy musieli jeszcze sporo popracować nad tymi mechanizmami, które zechcą jak nie wymuszać, to skłaniać właścicieli pojazdu do takich działań. Nie, to chodziło tylko o takie rzeczy, jak przystanki blisko skrzyżowania, bo wyleciał na przykład Kalibeski przystanek, bo dzisiaj bierze się zgodzony z przydarzeniem kratkotem, nie? Bo już jakby zarządzanie infrastrukturą już jest zarządem mostem, a tam jest jedna autobusa. Ten przystanek pojawi się wtedy, kiedy będziemy modernizowali krakowskie przedmieście. Na dzień dzisiejszy zaprzestaliśmy tych działań, choć mamy to na względzie, jest ten przystanek zlokalizowany, my go chcemy. Tylko nie możemy wejść w tej chwili z realizacją kolejnej inwestycji w sytuacji, kiedy wokół właściwie mamy do czynienia ze skumulowaniem. Nie ma tutaj dyskusji o tym, czy ten przystanek ma być, czy też nie. Nie, to są przykłady, ale chodzi o to, że to są drobne rzeczy, ale drobne rzeczy nie sposób się doprowadzić od razu. Chciałem zapytać, z tych 55 rekomendacji, to one wszystkie będą zrealizowane, tak? No w tym zakresie, który przedstawiamy, tak. To też warto by było, bo też wniesiemy wszystkie rekomendacje, które były głosowane. Tam, jak Państwo mówią, część tych rekomendacji są rekomendacjami niesformułowanymi na zasadzie. Przeznaczyć 3 miliony złotych na, nie wiem, rozwój ścieżek rowerowych. Nie? Akurat taka rekomendacja była i nie uzyskała poparcia panelistów. Także ciężko nam jest pokazać. O, jest w budżecie ciach zapisane w projekcie budżetu na rok następny. Te, które są, nazwijmy je, większymi rekomendacjami, będą panelistom pokazane. Jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem, że umówiliśmy się na spotkanie z panelistami kolejne. W momencie, w którym albo zostanie już uchwalony budżet miasta, ciężko poznać dynamikę projektu. Nie budżet, to przedstawiony projekt. Przedstawiony projekt, czy też jak będzie głosowany, aby wskazać w projekcie budżetu na rok następny te miejsca, w których i te zapisy, w których są dokładnie zarezerwowane kwoty na realizację konkretnych rekomendacji. Od tych działań edukacyjnych po środki na wymianę pieców, bo no nie oczekujemy od panelistów, że nie wiem, w momencie, w którym opublikujemy projekt 15 listopada, siądą przed BIP-em, ściągną i sobie sami odnajdą z parku. Słuchaj, te, które Państwo wyświetlacie tutaj na tych slajdach, to są przyjęte do realizacji? Przyjęte, tak. I będą? Mimo tak. Tego, że Pan powiedział, że niektóre są sprzeczne? Znaczy, te, które są, znaczy, to są, metodologia była taka, że paneliści mają prawo zagłosować nawet nad tymi rekomendacjami, co do których dostają informację, że na przykład działanie to jest już w tej chwili realizowane przez miasto i jeśli głosują za taką rekomendacją, jest to
nazwijmy to wzmocnienie, wskazówka, co miasto robi dobrze i wzmocnienie dla tego działania. Ale przyjęto, przyjęto takie rekomendacje głosami 80%, że, które są niemożliwe do wykonania? Są takie? Przyjęto takie rekomendacje, które nie tyle nie są możliwe do wykonania, tylko nie są na przykład możliwe w całości bezpośrednio do wykonania. Typu na przykład uchwała antysmogowa. Nie, nie możemy, nie wiem, na najbliższą sesję zgłosić uchwały antysmogowej, naszą lubelską. Nie jest to nasza kompetencja, ale w tej rekomendacji jest. Co uchwała, że powinno być uchwała dla Lublina, a nie dla całego województwa. Co powinna ta uchwała zawierać? Tu jest dość szczegółowy wykaz, ja mogę wrócić nawet, jeśli się posługujemy tymi rekomendacjami. I jasna wskazówka do jej wykonania. Jak możemy wykonać te rekomendacje? Możemy wystąpić do marszałka województwa o przyjęcie takiej uchwały, co de facto już zostało zrobione i paneliści zostali o tym poinformowani, że akurat takie wystąpienie było. W momencie, w którym Urząd Marszałkowski, marszałek przystąpi do prac nad uchwałą antysmogową dla Lublina, już przypominam, że tam większość gmin lubelszczyzn akurat nie chciała takiej uchwały, te postulaty szczegółowe, które się znajdują w rekomendacjach, zostaną zgłoszone w trakcie konsultacji, które marszałek będzie musiał uruchomić, jako propozycja zapisu w tej uchwale. Także nie ma, przy niektórych rekomendacjach po prostu nie ma takiego natychmiastowego efektu, że już jutro jesteśmy w stanie to zrealizować. Była rekomendacja o tym, że ma być pełna ochrona Górek Czechowskich, była głosowana. I jaki był, była. Tak. Jaki był wynik? Tak jak pokazujemy, to są wszystko rekomendacje, które przeszły. No właśnie, tak. Ale jak traktujecie te rekomendacje? No, jest to, paneliści przed głosowaniem dostali informację, że z uwagi na obszar Górek Czechowskich, który częściowo jest już zabudowany, plan zagospodarowania wygląda tak i tak, dopuszcza zabudowę, o której oni wspominają. Okej, okay, oni dostali taką informację. Czy to jest wiążące dla nas, czy nie? Dla nas jest to rekomendacja dotycząca kierunku działań, które powinny zostać podjęte. Szczególnie też zwracając uwagę na tą kolejną rekomendację, która jest przegłosowana, ma ponad 80%, czyli utworzenie między innymi Centrum Edukacji Ekologicznej na tym terenie. Taka była. Znaczy, no to nie będą wszystkie zrealizowane z tych 55. Panie prezydencie, jak to w całości, fizycznie, tak totalnie fizycznie, tych dwóch rekomendacji, na które sam zwróciłem uwagę, nie mamy możliwości 100% zrealizowania. Jedna z nich nie ma jasnego przełożenia jednego na drugie, druga co do zasady, no pewnie rzeczy już nie dotknie. W poniedziałek w trakcie tej dyskusji, która między innymi dotknęła i tego obszaru, pan dyrektor Hagemajer i pani dyrektor Żółkowska z Wydziału Planowania przedstawili szczegółową informację dotyczącą istniejącego obecnie planu przestrzennego zagospodarowania, co do również zapisów istniejącego studium. Pokazane zostały mapy informujące szczegółowo o zagospodarowaniu północnej części Górek Czechowskich, tą zabudową jednorodzinną, bo to już jest faktem. Pokazane zostały również zapisy miejscowego planu dotyczące możliwości dzisiaj tej zabudowy tego obszaru, który jest na planie zaznaczony pod zabudowę usługową, rekreacyjną. Paneliści przyjęli to do wiadomości. Wcześniej przegłosowali tę pełną ochronę. Ta pełna ochrona z punktu widzenia istniejącego prawa miejscowego nie jest możliwa, jeśli traktujemy ją jako zakaz budowy czy zakaz zabudowy. Natomiast jeśli przyjąć, że ona, tak jak Piotr Koleś słusznie powiedział, i taka była też intencja tej dyskusji, że jest kierunkowym działaniem miasta dotyczącym przyszłości Górek Czechowskich z uwzględnieniem tego, co tutaj jest zapisane, naturalnej funkcji filtra antysmogowego, to oczywiście to jest brane pod uwagę w pracach planistów nad projektem studium i będzie brane w pracach nad miejscowym planem przestrzennego zagospodarowania. W rozumieniu też takim, bo to zostało wyjaśnione i ta sytuacja wydaje się, że też jest istotna i ważna, że z punktu widzenia przewietrzania miasta nie jest to sprawa
kluczowa, o tak bym to powiedział. Czyli inaczej mówiąc, ważne jest niezabudowywanie dna doliny. To jest istotne dla przewietrzania i to zostało pokazane przez pana dyrektora Hagemajera w tych analizach, które Wydział Planowania ma. Natomiast gdyby dzisiaj spojrzeć na miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania, to macie państwo dzisiaj możliwość zabudowy w tej części tych wyżyn, które zostały tam wskazane pod infrastrukturę usługową mieszkaniową. Chciałem państwu powiedzieć, że w części ten plan już dzisiaj przecież pozwala inwestorowi realizować kubaturę w części przeznaczoną pod mieszkania, w części pod usługi i to jest faktem, to jest zapis miejscowego planu. Jeszcze jedną rzecz chciałbym, bo to pytanie dotyczy tak naprawdę metodologii panelu, bo my mogliśmy zrobić jedną rzecz jako urząd. Po prostu wykreślić te rekomendacje, które z góry wiemy, że na przykład nie są wprost rekomendacjami do nas, typu uchwała antysmogowa, albo w pełni nie będą mogły być wykonane. Tak, mogliśmy to wykreślić i poinformowaliśmy o tym panelistów. Decyzja w trakcie panelu była taka, żeby pomimo tego zostawić te rekomendacje do głosowania jako wyraz pewnej intencji panelistów. Okej. Panel obywatelski rządzi się też takimi prawami, że urząd w tym panelu jest jedną ze stron. Pomimo tego, że jesteśmy zamawiającym to narzędzie, my nim nie sterujemy. Nie podejmujemy takich decyzji dotyczących metodyki tego panelu. I zaakceptowaliśmy. Moja pozycja jest taka, że jeżeli się... Jeszcze tylko jedną uwagę. Paneliści przegłosowali pewną rekomendację. Następnie, czy w trakcie tych debat dostali informacje, ale przegłosowali. Następnie w trakcie informacji przekazanych w poniedziałek otrzymali potwierdzenie, że ta pełna ochrona przed zabudową kubaturową nie jest możliwa, bo już jest de facto realizowana, a po drugie są zapisy w miejscowym planie przestrzennego zagospodarowania, też przyjęli to do wiadomości. Nie zmienia to stanu rzeczy, że chyba wszyscy się zgodzimy, że z całą pewnością trzeba chronić przed tą zabudową dno doliny, czy chronić wąwozy i doliny ze względu na przewietrzanie miasta i co do tego to jest jak 2 plus 2 jest 4. Ja bym chciał jeszcze takie proste pytanie o cenę jakby tego całego procesu, bo teraz nam wyszło, że jakby Urząd Miasta nie miał wpływu na ten proces. Były rekomendacje ogólne, rekomendacje, które w ogóle nie mogły być realizowane przez Urząd Miasta. Z drugiej strony, z tego co pamiętam, to pan prezydent przed panelem obiecał, że wszystkie te rekomendacje będą zrealizowane. No więc jakby, jak wygląda ocena tego, jak wygląda też ocena tej obietnicy. No i także jest pytanie, część odpowiedzi na te rekomendacje jest już zrobiliśmy. W sytuacji, gdzie chodzi na przykład o termomodernizację, jest napisane, że już wydaliśmy dużo pieniędzy na termomodernizację, a dużo gminnych lokali wciąż nie jest docieplonych jakby. Nie ma tutaj też państwa odpowiedzi na rekomendacje panelistów konkretów, czyli rekomendacje ogólnej z państwa strony, z urzędu też takie jakby ogólna odpowiedź, jak to będzie wdrażane. To jest tak, każdy widzi w tym to, co chce zobaczyć i w tym momencie mógł pan uczestniczyć w tych debatach, może pan w części uczestniczył, ale przecież tu nie ma rekomendacji, że mamy w 2019 roku przeznaczyć 400 milionów złotych na termomodernizację budynków, a mniej więcej tak szacowane są te koszty. Mówimy tutaj o przeprowadzaniu termomodernizacji, o przeznaczaniu większej kwoty na działania służące ograniczaniu niskiej emisji poprzez termomodernizację. I tu zostało tylko wskazane, że przez 10 lat zrobiono termomodernizację w 70 obiektach użyteczności publicznej. Złożono wnioski o dofinansowanie i że łączny koszt prowadzonych termomodernizacji to jest około 400 milionów złotych. Czyli inaczej mówiąc, w kolejnych budżetach te kwoty będą zapisywane stosownie do debat budżetowych, które się będą na jesieni toczyć. 6 obiektów oświatowych, które złożyliśmy ponad rok temu do RPO, jeszcze do dzisiaj nie mają tam decyzji. Mamy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. Pozyskujemy środki pożyczkowe i kredytowe. To wszystko co roku daje jakąś kwotę. Jest rekomendacja, żeby przyspieszać ten proces i tak też będziemy rekomendowali w kolejnych latach radnym.
Jeśli mówi Pan o idei tego panelu obywatelskiego, przyjęcia rekomendacji, tak, przyjmujemy te rekomendacje. To, że przyjęte stanowisko, przynajmniej tu dwie kwestie były interpretowane, tak, że nie możemy podjąć uchwały antysmogowej, bo nie możemy, ale zgłosiliśmy gotowość zarządowi województwa do podjęcia, do wypełnienia treścią, o tak można powiedzieć, w tym duchu, czy zgodnie z tymi rekomendacjami w uchwale, którą zarząd województwa powinien podejmować. Jeśli mówimy o całości Górek Czechowskich, to przed chwilą dyskutowaliśmy. Te górki w górnej części już są zabudowywane i jednocześnie są potwierdzona jest zabudowa kubaturowa w miejscowym planie przestrzennego zagospodarowania, więc my przyjmujemy to stanowisko i odnosimy go do tej części, która dzisiaj w miejscowym planie nie jest zaznaczona do zabudowy, czyli doliny w Górek Czechowskich. Tam nie dopuścimy do zabudowy. Inaczej mówiąc, w tym wszystkim trzeba również pewnej racjonalności w podejściu, no bo czy ja Państwu mogę dzisiaj zapowiedzieć, że niezależnie od miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania, który tam 10 lat temu został uchwalony, nie będzie dom górki zabudowywane? Mogę to zrobić? Przecież ma Pan uchwalony plan, ma Pan prawo miejscowe. Proszę Panie Prezydencie, to jest dyskusja planów przyszłych miar. Ale ja dlatego Panu mówię, że... Ocenę, już jedno pytanie, okay. Ocenę tego procesu. Czy to się udało, te rekomendacje ogólne są... Ja już powiedziałem, panel obywatelski oceniamy bardzo wysoko, biorąc pod uwagę, że towarzyszyła mu również edukacja uczestników, a myślę, że nas wszystkich w tym temacie, biorąc pod uwagę dojrzałość dyskusji, które były toczone, a również i taką bardzo szczegółowość pytań zadawanych, to oznacza, że mieszkańcy Lublina interesują się tym, co jest ważne dla ich miasta, chcą uczestniczyć nie tylko w takich debatach, ale mieć również wpływ na podejmowane decyzje. Dlatego panel obywatelski oceniamy bardzo wysoko. Jeszcze jedno pytanie na podstawie Górek Czechowskich, ponieważ tutaj w odpowiedzi na rekomendacje nie jest zapisane, że niemożliwa jest plana, zmiana planu zagospodarowania skutkująca całkowitym zakazem zabudowy górek, tylko że skutkowałaby ona spadkiem wartości, który mógłby pociągnąć za sobą roszczenia odszkodowawcze. W takim razie pytanie, czy miasto gotowe jest zrealizować rekomendacje, nie zabudowujemy górek, uchwalając plan, w którym jest całkowity zakaz i narazić się na te roszczenia. Po pierwsze, całkowity brak zabudowy już jest niemożliwy, bo macie ale Państwo... braku nowej zabudowy. Nie. Mamy cały czas toczącą się zabudowę jednorodzinną w górnej części Górek Czechowskich i przyjmiemy to jako fakt, bo to wynika z historycznych zaszłości. Tam zabudowa idzie. Jeśli teraz popatrzymy na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie wiem nawet w którym roku przyjęty, on dzisiaj tworzy pewne fakty prawne dla każdego, kto jest właścicielem gruntu. To jest tak, jeśli ktoś jest właścicielem działki pod zabudowę domu, a następnie mówimy, przezmieniamy plan i mówimy, będzie to grunt rolny czy teren zielony, to w sposób oczywisty wywołuje to jego roszczenie o zmianę planu. My zresztą płacimy, przegraliśmy ileś postępowań w tym zakresie i płacimy odszkodowania w momencie, w którym w studium był teren zielony, w planie wprowadziliśmy teren zielony i w związku z tym, że studium nie jest miejscowym planem przestrzennego zagospodarowania, a tylko dokumentem kierunkowym, czyli nie jest prawem miejscowym, zapis w planie pozbawiający byłych właścicieli, czy tych, którzy odzyskali ten teren zielony, możliwości zabudowy, wykreował roszczenia i uprawomocniły się dwa wyroki przeciwko miastu Lublin. W całej Polsce te wyroki sądy wydają. To jest realny problem, którym się musimy liczyć. Między innymi z tych powodów, jeśli Państwo tego nie wiecie, to warto o tym pamiętać, nie ma możliwości pokrycia całego miasta stuprocentowo planami miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Bo potwierdzenie w planie, że teren zielony będzie terenem zielonym, bo jest studium, oznacza zamianę na roszczenie, te, o którym mówiłem. W
poradził sobie z zakrzutkiem, panie prezydencie, no to jest sama nasza sytuacja akurat w Kliczowskiej. Ten temat możemy, tak myślę, przez tydzień ciągnąć. Mamy dzisiaj podsumowanie panelu. Przedstawiliśmy Państwu te rekomendacje, które zgodnie z zasadami zostały przegłosowane. W tych rekomendacjach, poza nielicznymi, są rekomendacje przyjęte do realizacji. Te nieliczne związane są ze sprzecznością z prawem, choć też można je realizować jak w przypadku uchwały przez Zarząd Województwa, czy jak istotne uprawnienie straży, za którym się też opowiadamy i które będę wnioskował na najbliższym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Więc tak naprawdę niewiele tutaj nas różni w sensie jak gdyby możliwość oceny możliwości i skuteczności realizacji tych rekomendacji. To już merytorycznie. W dniu 21 kwietnia bieżącego roku Wydział Planowania Urzędu Miasta Lublin powiedział na 8 bardzo poważnych i ważnych pytań panelistów. Pod tym dokumentem, podobnie jak pod informacją dla radnych miasta na sesji nadzwyczajnej, nie ma podpisu. W związku z tym, no, czy możemy się dowiedzieć, kto ten dokument sporządził, kto go zatwierdził? Bo tutaj wiemy, że ten dokument w sposób bardzo poważny zadecydował o rekomendacjach panelistów, jeżeli chodzi o Kliczowską, bo tu zostało im wyjaśnione po raz pierwszy, co praktycznie można w tym obszarze zrobić, a czego nie można, ile kondygnacji mogą mieć budynki, nawet gdybyśmy przyjęli, że plan z roku 2005 jest zgodny ze studium z roku 2020. Więc to jest kolejny dokument, który został wytworzony w Urzędzie Miasta Lublin, który nie posiada autora. Proszę pana, rozumiem, że to jest uzupełnienie pana wystąpień do wszystkich, od pana prezydenta Dudy, przez pana premiera i wszystkich ministrów i wszystkich służb. To jest zapewne dokument, tak to trzeba, nawet nie jest to dokument, to jest zapewne informacja, która została przekazana jako forma wiedzy dla panelistów, ale sprawdzę i zapytam się, czy wygenerowany został w tym zakresie jakikolwiek dokument. Nie mam najmniejszej wiedzy w tym zakresie. Sprawdźmy. Poproszę pana dyrektora jeszcze informację. Proszę państwa, jeśli państwo pozwolicie, dyrektor przedstawi sam, bo ja mam tomograf za 10 minut. Muszę państwa opuścić.